Za nami pierwsze intensywne opady śniegu tej zimy, a co za tym idzie odśnieżanie, które rozpoczęło się na drogach, ulicach i chodnikach. Sprawdziliśmy, jak Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu działa w czasie akcji odśnieżania. A jeśli chodzi o powiat sieradzki, to ulice powiatowe po prostu odpowiadamy jako Powiatowy Zarząd Dróg. Część tych ulic oczywiście oznakowana jest, ale trzeba zwracać uwagę właśnie, jeżeli droga jest nieposypana albo nie odśnieżona, to jeżeli mamy zamiar, mają zamiar kierowcy czy mieszkańcy zainterweniować, to trzeba zobaczyć właśnie, jaka ta ulica jest. Jeśli chodzi o samo odśnieżanie, mamy swój obwód drogowy, jeśli chodzi o Sieradz nawet, bo tutaj odśnieżamy swoim sprzętem. Mamy dyżurnego na obwodzie drogowym, więc ta akcja jest bezpośrednio przez nas sterowana. Natomiast poza Sieradzem, na innych terenach gmin, mamy obcych wykonawców, którzy też działają na podstawie zlecenia naszego dyżurnego. To wszystko zależy, co się dzieje na dworze, jaki mamy problem. Jeśli jest nagłe zamarznięcie na przykład, czyli zmarzlina, no to trzeba tutaj posypać drogi tylko, tak? Jeżeli jest duża ilość śniegu, trzeba spługować. Jeżeli jest tak, jak dzisiaj było, czyli taka średnia ilość śniegu, ale wskazujące na to, że mogą samochody to przyjeździć i zrobić się taka nieciekawa nawierzchnia ścisłka, wtedy trzeba spługować to, co się da i posypać tak, żeby rzeczywiście tej ściskości pod spodem przy tym przybitym śniegu nie było. Technicznie to się odbywa, tak jak powiedziałem, najpierw dostaje nasz dyżurny czuwający cały czas 24 na godzinę pod komórką. Sprawdza oczywiście, co się dzieje, jeżeli dostaje jakąś interwencję czy z policji, czy od mieszkańców, niezależnie od kogo. Sprawdza ten temat, jeżeli jest taka potrzeba, dzwoni do mnie, ja uruchamiam akcję. No i wtedy zarówno nasze samochody, nasz sprzęt, który posiadamy we wodzie drogowym, jak i obcy wykonawcy po powiadomieniu przez dyżurnego wyjeżdżają w teren. Jeśli chodzi o sam czas pojawienia się obcych wykonawców, to mamy 1,5 godziny. Tak zapisane jest w umowie, bo rzeczywiście my nie mamy postojowego, nie płacimy tak zwanego, czyli gotowości do pracy, tylko już typowo za wykonaną pracę. No niestety tu chodzi o też finanse powiatu. Natomiast nasz obwód drogowy, jeśli chodzi o miasto, w ciągu dnia jesteśmy praktycznie z 10-15 minut wyjeżdżają nasze samochody, bo to one są na placu. Natomiast jeżeli jest to noc, jeżeli jest to godziny popołudniowe, no kierowca musi dojechać i wsiąść na samochód. Tu jest tak kwestia pół godziny do godziny najwięcej, a później rozpoczyna się już akcja i do zakończenia, do usunięcia ewentualnej niebezpieczeństwa kierowcy działają na trasach. Zapytaliśmy także, kto odpowiada za odśnieżanie na terenie miasta Sieradza. Na terenie miasta Sieradza drogami, odśnieżaniem dróg zajmuje się przedsiębiorstwo komunalne w Sieradzu. I prace polegają przede wszystkim na odśnieżaniu dróg, w pierwszej kolejności dróg bitumicznych, chodników, placów i parkingów, a następnie dróg nieutwardzonych. Drogi, które podlegają odśnieżaniu, to jest około 90 km, więc wykonawca musi te prace rozdzielić tak, żeby wszystkie osiedla i dzielnice były odśnieżane systematycznie. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek zadbać o chodniki, parkingi i dachy w swoich zasobach. Akcja Zima w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zasobach regulowana jest w zasadzie przez dwie ustawy, poza oczywiście zdrowym rozsądkiem i dbałością o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ale te dwie ustawy to są prawo budowlane, które reguluje kwestie odpowiedniego utrzymania i stanu technicznego budynków. I tutaj mam na myśli głównie odśnieżanie dachów, czyli w okresie takim, jak mamy teraz, przy wzmożonych opadach śniegu, odpowiedni pracownicy spółdzielni monitorują poziom pokrywy śniegowej na dachach i w zależności od jej grubości, od ciężkości tego śniegu, bo też mokry śnieg wiadomo jest bardziej ciężki i trzeba szybciej ten śnieg z dachu usunąć. Także przy około 15 cm już takiego mokrego śniegu wykonawcy, którzy wcześniej zostali wyłonieni, są uruchamiani i ten śnieg z dachów jest usuwany. Natomiast tutaj w tych obszarach takich bardziej przyziemnych też jest cała usługa i obsługa odśnieżania podzielona na dwa różne podmioty. Są to z jednej strony nasi gospodarze, którzy zajmują się odśnieżaniem dojść do klatek, chodników wzdłuż budynków, tych takich powiedzmy miejsc czy ciągów komunikacyjnych pierwszej potrzeby, kiedy rano wychodzą wszyscy do pracy, do szkół, na 6:30 te miejsca, czyli właśnie dojścia, chodniki już powinny być odśnieżone i posypane. Natomiast to, co jest w dalszej kolejności wykonywane, to są parkingi i takie ciągi większe, szersze czy mniej uczęszczane może przez pieszych.
Tym również zajmuje się firma wyspecjalizowana, która obsługuje nas w okresie zimowym. Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli posesji. Zgodnie z przepisami, jeżeli posesja bezpośrednio przylega do chodnika, to za jego odśnieżanie odpowiedzialny jest właściciel. Za nieodśnieżenie chodnika Straż Miejska może wystawić mandat w wysokości do 500 zł.